wiosna krówka. A może wszyscy obejrzymy Dobranockę? Oczywiście, że tak, słonko. Dobry wieczór, dzieci. Jestem radosna krówka. Kto się przytula? Rodzinka! Radosna krówka jest słaba. Tak, no bo kiedyś, gdy Billy i ja byliśmy malutcy, to były dużo lepsze zwierzątka. Hubert suka! Hubert był spoko i latał według własnych reguł. O ile pamiętam, Hubert nie miał żadnych zasad. A wiesz co? Znajdziemy stare DVD z sówką i pokażemy Chloe. Nie, nic z tego. Na pewno ich nie znajdziecie. Schowałam je bardzo dawno temu. Urocze, gdy tak się starają. Chloe, mamy coś dla ciebie. Super, sówka. Nie taka zwyczajna. Weź to obczaj. Hubert na to huczy. Hubert na to huczy. Marno się cały świat. Przepraszam, sówko, czy możesz mi ponieść torbę z zakupami? Hubert na to huczy. Bardzo śmieszne. Jakoś nie pamiętam, żeby Hubert napadał babcie. Cówko, nie możesz zjadać cukierków bez płacenia. To kradzież. Huczę na to. Hubert na to huczy. Hubert na to huczy. Na co się cały świat. Może niedobrze, że pokazaliśmy to Chloe. To grzeczne dziecko. Hubert nie ma na nią złego wpływu. Chloe na to huczy. Chloe na to huczy. Wszystko przez ciebie. Gdzie jest mała? Ty ją złapałaś. Chloe na to huczy. Trzeba ją naprawić, zanim mama i tata się dowiedzą. Powodzenia. Hubert teraz rządzi małą. W życiu. Musimy mówić do niej stanowczo. Chloe, grzmotą mocno, wychodź stamtąd natychmiast. Koniec rozrabiania, koleżanko. Koniec z Chloe na to huczy. Zabieram Huberta. Żebyś się nie zdziwił. Nie wchodzić! Chloe, nie wolno się zamykać. Chloe na to huczy. Chloe na to huczy? Pokazaliście jej Huberta? O, spodkówkę! Wymawia się sówkę. Dziecko, stoimy tu już 2 godziny. Musimy o tym porozmawiać. Halo? Chloe na to huczy. Dobrze, koniec. Teraz wyważę te drzwi. Hank, to bez różnicy, czy jesteśmy w domu, czy przed drzwiami. Kłopot w tym, że ona ma wszystko w nosie. Musimy znaleźć coś, na czym jej będzie zależało. Chloe kocha oglądać z nami radosną krówkę, więc może to... Kapitalny pomysł, córciu. Proszę, kochani, radosna krówka. Obejrzyjmy to razem tak rodzinnie. Kto się przytula? Rodzina! Nie odbieraj tego. Wiadomo, co chcę powiedzieć. Ale co teraz? Hank... Chyba bierze cię przeziębienie. O nie, jestem grzmotą. Będzie super kichnięcie. Trzymajcie się czegoś. Córciu, wyszłaś tu do nas. Bo martwiłam się o moją rodzinę. Bardzo miło, słonko, ale wszystko dobrze. Nie o was. O nich. Słyszałeś, bracie? Nie huczy już. To fajnie.